tych osób, które tracą życie, mają uszczerbki na zdrowiu spowodowane tymi zmianami stricte klimatycznymi. Nie mówię tutaj o zanieczyszczeniu powietrza, mówię tylko o tych meteorologicznych konsekwencjach zmian klimatycznych, czyli o globalnym ociepleniu, one rosną. Globalne ocieplenie powoduje przesuwanie się całej flory i fauny na tereny, w którym kiedyś to nie występowało. No, znakomitym przykładem jest choroba denga, która była stricte afrykańską chorobą przenoszoną przez komary występujące tylko w Afryce. Pierwsze zachorowania już choroby denga odnotowano w Czechach i już tego komara z afrykańskiego wykryto w Małopolsce. Ale już jest w Grecji, już jest w Bułgarii, już jest we Włoszech, czyli w tych krajach, w których ta afrykańska choroba jeszcze nie tak dawno nie występowała. I to jest świetny przykład wpływu na zdrowie zmian klimatycznych. W Polsce też to obserwujemy, mam na myśli boreliozę. To jest efekt ocieplenia i rozszerzenia strefy bytowania kleszczy. Nie dlatego, że my nagle rozpoznajemy coś, czego kiedyś nie było. Nie, to jest po prostu naturalny wzrost liczby zachorowań wynikającej z rozszerzenia się kleszczy na całe terytorium Polski.